Państwo widzą, że nasze radio Tok FM Euro Punchita Extra ma bardzo dużo ciekawych pomysłów. Jak to się mówi, proszę Państwa, można byłoby powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, gdzie diabeł mówi dobranoc. No ale po prostu to jest tylko Praga Południe, nie Praga Północ. Proszę Państwa, na Pradze Południe jest bardzo niebezpiecznie. Tutaj też. Ale jaka jest różnica pomiędzy tam Pragą Północ, a tu momentalnie Państwo zobaczą. No nie ma spokoju pomiędzy Pragą tam Północ, a tu Pragą Południe, że Praga Południe lubi spokojnie handlować. Praga Południe lubi spokojnie handlować, a tamto są częstsze napady. Napady. Praga Południe i Gańska i wiecie Państwo, tu się już jakby ten handel kończy. Także co, że brak katolickich sto uniwersam z przodu i z tyłu. Także proszę Państwa, no nie ma tutaj świadków Jehowy, bo tu nie jest Anglo-Ameryka. Białystok. Nie ma tutaj, proszę Państwa, świadków Jehowy, bo nie ma tu Anglo-Ameryki. Białystok. Tu nawet, proszę Państwa, w tym domku na rogu mieszkała Maria Świderek. Także proszę Państwa, nie ma problemu. Tutaj na Pradze Południe, Praga Południe lubi handlować. To jakaś katoliczka się ogląda do nich, idzie sobie do domu wypocząć, być może po ciężkiej pracy. Proszę Państwa, jak jest problem, to katoliczka powinna iść na mszę na Szembeka. Także proszę Państwa, i Gańska, Majdańska, te wszystkie ulice, które my tutaj znamy, to przecież myśmy już dawno tu ogłosili, dawno, a to wydełko, to wiecie Państwo, czy będzie to słuchać, czy nie, no, bo to wiadomo, dom przekory poznają, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory poznają, że prorok był wśród nich. Tu jest kasz.